Witam was tutaj, cześć, tam Zonż. I zapraszam was na kolejny odcinek z City Skylines. Tak, bez PlayStation 4, bo niestety dzisiejsza akcja nie dotyczy PlayStation 4, a tylko i wyłącznie wersji na PC. Do osób, które właśnie korzystają z wersji PC City Skylines, zapraszam do linka, który jest w opisie, jak dostać od Paradoxu za darmo Park Life. Tak, to jest jeden z moich ulubionych dodatków, jak może wiecie, można za jego pomocą tworzyć niesamowite parki, to jest właśnie m.in. miasto, właśnie w którym robiliśmy nasze park life'y. I ono cały czas będzie tam aktualizowane w przyszłości, przynajmniej taki mam zamiar. No i tak jak widzieliście, tutaj jest drzewka, dużo masa rzeczy, asetów i takich rzeczy, a za darmo to wiadomo, każdy by chciał. Natomiast to trzeba zrobić, żeby z tego skorzystać. Po pierwsze trzeba posiadać City Skylines na PC. Tak, to jest chyba największy wymóg. Oczywiście nie można mieć już go kupionego, bo nie można dostać zwrotu za to pieniędzy. I tak, w całości dostaje się to za darmo. I co trzeba zrobić? No niestety jest tutaj smutna wiadomość, bo to jest do 26, czyli czas, jak najszybciej chciałem wam to właśnie wysłać. I najważniejsze, jest to do 26, do 23.59. Nie powiem wam tego czasu, bo nie napisali. W sensie napisali. Mniejsza z tym. Co trzeba zrobić, żeby to zrobić? Macie dokładnie w opisie napisane, w sensie w linku w opisie, a ja wam tylko powiem, że trzeba założyć konto Paradoxu, trzeba je połączyć z kontem ze Steamem, trzeba je połączyć tam z City Skylines, jakoś jeszcze, ja tego chyba nie miałem połączonego, nie wiem. Po czym trzeba, jak już się połączy te obydwa konta, trzeba zrobić jako publiczne swoje konto właśnie Steam. I przez 36 godzin powinni wam właśnie dać odpowiedź, że dostajecie. Jeżeli pojawi się w twojej bibliotece właśnie Park Life, możecie zrobić swój profil na Steamie znowu jako niepubliczny. I tak, tutaj dalej jest, że tak, trzeba mieć najpierw podstawową wersję gry i dokładnie instrukcja, jak trzeba coś zrobić. Tu jest po niestety po angielsku na oficjalnej stronie Steama, ale też wam dam z Facebooka City Skylines Polska, tam zrobili po polsku ładnie. Mniej więcej co trzeba zrobić. No i co dużo mówić, mam nadzieję, że skorzystacie i będziecie tworzyć swoje jakieś niesamowite parki nie z tej ziemi. Zaczynając od ciekawych rollercoasterów z ciekawymi przyjazdami, z różnymi debilskimi młynami, kończąc po rezerwatach przyrody czy wielkich, ciekawych wybiegach dla zoo. No i oczywiście parki miejskie, ale to jest oczywiste, że parki zwykłe, które się stawia, to tak trochę przymało, jeżeli można zrobić park life, gdzie zrobi się wielki park miejski na pół miasta i całe miasto będzie szczęśliwe i jeszcze się na tym będzie zarabiać, na tym parku. W tym mieście wszystkie parki na przykład na siebie zarabiają, jako ciekawostkę. Nie wiedziałem tego, dopóki nie odpaliłem go po długim czasie i to jest jedno z moich ulubionych miast. Mogę do niego wracać, nawet jeżeli nie mam czasu zbytnio przy nim siedzieć i po prostu pooglądać sobie, jak wygląda. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!